dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam z Gliwic. Chciałem dzisiaj podzielić się Słowem Bożym, które najpierw przeczytam z Psalmu, a później z Dziejów Apostolskich. Od śmierci ocaliłeś duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go mówiąc: wstań prędko, i opadły łańcuchy z jego rąk. To jest niesamowite słowo, które przypomina nam po raz kolejny o tym, że Pan Bóg jest wszechmogący, nieszablonowy, niestandardowy, zaskakujący i działa czasem w sposób, którego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Dzieją się cuda. Zarówno psalmista wspomina o tym, że Pan Bóg uchronił go od upadku, uchronił go od śmierci, od utraty życia. I ta druga historia Piotra, bardzo już taka konkretna, która mówi o tym, że był w więzieniu i nagle pojawił się anioł, spadły z rąk jego łańcuchy i został z tego więzienia wyprowadzony. Myślę, że pamiętamy tę historię, jeśli nie, to polecam, by sobie ją przypomnieć. Kiedy myślałem o tym wydarzeniu w celi Piotra, pomyślałem o tym, że to wydarzenie związane było bardzo mocno z modlitwą. Wiele osób modliło się o Piotra. Wiele osób nie zapomniało o Piotrze, który był w więzieniu, który potrzebował duchowego wsparcia i Bożej ingerencji. Wydarzył się cud. Myślę, że Piotr nie spodziewał się, że oto nagle pojawi się anioł w celi i spadną z jego rąk kajdany. I my często też nie spodziewamy się tego, że modlitwa może zdziałać cuda. Że nawet wtedy, kiedy dzieje się beznadzieja, kiedy nie widzimy wyjścia z danej sytuacji, Pan Bóg w swoim czasie, swoim sposobem dokona cudu. I myślę, że każdy z nas mógłby wspomnieć kilka, może kilkanaście, może jedną sytuację ze swojego życia, kiedy był przekonany, byliście przekonani o tym, że Pan Bóg zadziałał w waszym życiu w bardzo namacalny sposób, w postaci jakiegoś konkretnego cudu, że to jest dla człowieka niemożliwe, to co wydarzyło się w waszym życiu. Może uratował was od śmierci, może w ostatnim momencie zostaliście zoperowani, może ulegliście jakiemuś wypadkowi i mówimy: cudem wyszedłem z samochodu, a może jeszcze jakaś inna rzecz. Moi kochani, dzisiaj to słowo niechaj jest słowem dla wszystkich nas. Zarówno dla tych, którzy przeżywają jakieś problemy, ciężkie doświadczenia, może są w szpitalu, może są przed albo po operacji, może zastanawiają się, jak to będzie, czy ta operacja wyjdzie, albo jak będą dochodzili do siebie, jak będą przeżywali rehabilitację czy rekonwalescencję. Moi kochani, ale to słowo jest także do tych, którzy mają się bardzo dobrze, żebyśmy nie zapominali, że Bóg towarzyszy nam w każdej chwili, zarówno w dobrej, jak i złej. A kiedy popadniemy w tarapaty, żebyśmy mieli tę świadomość, że On jest zawsze z nami. Warto czytać takie historie, warto przypominać sobie o Bogu, który jest wszechmogący, któremu należy się cześć, chwała i uwielbienie. Zachęcam Was dzisiaj do tego, byśmy modlili się o osoby, które potrzebują wsparcia, o osoby, które potrzebują duchowego, Bożego dotknięcia, o osoby, które są w szpitalu, które są złożone przeróżnymi chorobami, ale też o osoby, które doświadczają w swoim życiu jakichś problemów. Módlmy się także o osoby, które dzisiaj nie oglądają tego codziennika i nie oglądną go, bo są obrażone na Pana Boga, bo może nie widzą w tym sensu. I módlmy się wreszcie o to, byśmy mieli odwagę na przykład wysłać Boże Słowo w postaci tego czy innego codziennika
i powiedzieć, złożyć takie świadectwo: ja żyję Słowem, ja oglądam Boże Słowo, słucham Słowa Bożego, czytam Boże Słowo codziennie i chcę Cię też do tego zachęcić. Być może takie krótkie świadectwo, takie krótkie udostępnienie tego codziennika sprawi, że ktoś zmieni swoje życie. Kochani, zachęcam do modlitwy. Cieszę się, że możemy razem współtworzyć społeczność codziennikową i wierzę w to, że jeśli będziemy razem modlić się o tych, którzy potrzebują wsparcia, uzdrowienia, Bożego dotknięcia, Bożego sensu, nadziei, Pan Bóg będzie działał i będzie działał w taki sposób, jak działał w celi Piotra czy w życiu psalmisty. Będą działy się po prostu Jego cuda. Życzę Wam dobrego dnia. Niech Pan Bóg Was błogosławi.